Dzień dobry, dzień dobry, witam Was pięknie. Dzisiaj turbo, turbo interesujący temat, a mianowicie będę Wam mówić o plutonie w wodniku. To jest bardzo ważny temat, ponieważ jest to tranzyt bardzo długi, bo aż 20 dwudziestoletni. W zeszłym roku Pluton był na chwilę w Wodniku, kończąc powoli swoją przygodę w znaku Koziorożca, natomiast w tym roku, 2024, wskoczy jeszcze na chwilę do Koziorożca, co by postawić kropkę na Di i wróci do Wodnika i zostanie w tej przestrzeni bardzo długo bo do 2000, 2044 roku pluton w wodniku będzie bardzo dużo zmieniał. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie zmiany, jakie transformacje będzie przynosił w waszym indywidualnym horoskopie, możecie się zapoznać z moim horoskopem na 2024 rok. Horoskop jest pisany dla znaków ascendentalnych to bardzo ważne nie dla znaku Zodiaku, czyli pozycji Słońca i, i, i tego, tego znaku, z którym się utożsamiacie od urodzenia. Zostawiam Wam link do naszego sklepu, więc możecie sobie skoczyć. Przeczytać, zobaczyć opinie, zapoznać się z tym produktem. Jeżeli będziecie chciały, chcieli nabyć ten e-book, to zachęcam do przeczytania opisu, ponieważ tam są odpowiednie linki do stron, gdzie możecie zweryfikować, sprawdzić, jakim jesteście znakiem ascendentalnym, bo nie każdy to wie. No dobra, słuchajcie. Bądnik jest znakiem powietrznym, dlatego wszelkie wydarzenia, zmiany, transformacje, w tym okresie będą postępować bardzo szybko. Nasza przyszłość będzie się zmieniać bardzo raptownie. Będzie nowy paradygmat życia społecznego, nowa struktura społeczna, przełomowy, nowy sposób życia. Wodnik wzmacnia chęć kontroli nad populacją, ale jednocześnie zwiększa pragnienie wolności populacji do poziomu, na którym się owa populacja buntuje. W związku z tym ciężko jest teraz mówić o czymś, co tak naprawdę jeszcze nie było, czego jeszcze żeśmy nie doświadczyli, więc um, będziemy próbować sobie wyobrazić, co też za rogiem na nas czeka i co też będzie Pluton dla nas budował przez następne 20 lat. Także um, potraktujcie tą predykcję jako opowieść o energii, jaka będzie obecna w naszych życiach. Także, według mnie, nowy paradygmat życia jest absolutnie nieunikniony. I tak, niektóre zmiany mogą być zaskakujące dla nas. Zwłaszcza, iż Pluton zwykle transformuje poprzez kryzysy. Coś już nie może istnieć w takiej formie, w jakiej istniało, w jakiej istnieje. I mimo, że ludzie. Opierają się przed zmianami, gdyż nie lubią iść w stronę nieznanego, Pluton doprowadza do sytuacji brzenia, rozpadu tej części życia. Po czym buduje rzeczywistość od nowa, lepszą, wspanialszą. Mówi się, że Pluton niesie energię feniksa z popiołów. Należy o tym pamiętać, nawet gdy, jeśli nadejdą wyzwaniowe sytuacje, w naszym życiu. Z perspektywy czasu będziemy na nie patrzeć zupełnie pod innym kątem. Będziemy za nie wdzięczne, gdyż bardziej um, będziemy doceniać to miejsce, w którym będziemy. Polubimy ten nasz nowy świat, który um, będzie obecny. W tym nagraniu chcę przedstawić Wam interpretację tranzytu Plutona. Przez wodnika, czego możemy się spodziewać globalnie, jakich energii przyjdzie nam doświadczać kolektywnie. A te energie są przepotężne, gdyż im dalsza planeta, tym ma większy wpływ na nas, szczególnie właśnie zbiorowo. Pluton mówi symbolicznie o śmierci i odrodzeniu, też dosłownie mówi o śmierci i odrodzeniu. Pluton to również planeta mocy. Tam, gdzie się znajduje, intensyfikuje tą przestrzeń naszego życia i działa jak katalizator tych energii oraz wyciąga na powierzchnię tematy związane z przestrzenią, w której się znajdujemy. Czy on się znajduje? Transformacja, ewolucja, redefinicja zachodzi właśnie poprzez zwykłe wyzwania plutoniczne. Pluton od 2008 roku przebywał, tak jak wspominałam, w Koziorożcu, i wtedy mieliśmy bankowy kryzys ekonomiczny. Nie wiem, czy pamiętacie. Przez ostatnie lata spadały, można powiedzieć, ludziom klapki z oczu w kontekście intencji rządów, dużych korporacji i instytucji finansowych, i zapewne ogromna ilość ludzi uzmysłowiła sobie, że w tej całej grze nie chodzi o nasze dobro i tak naprawdę nikt nie chce naszego szczęścia, a raczej nas jako siły roboczej, nas jako owieczek, którymi można łatwo zarządzać, nas jako danych, którymi można handlować. Tak? Możli tego świata póki co bawią się naszymi życiami, póki co bezkarnie, wręcz jawnie. Pluton jeszcze na chwilę w tym roku wróci do koziorożca od 2 września do 19 listopada, aby postawić kropkę na D. Jak się zrealizuje? Będzie osłabiać odgórnie autokratyczne struktury władzy, obnażać nierówności, wszystko, co się nie wiąże z naszym dobrem albo nie jest powiązane albo nie służy naszemu wyższemu dobru może zostać ujawnione wszystko co jest zepsute może wyjść na światło dzienne wszystko co należy poprawić zmienić przetransformować nasze oczy powinny Skierować się w stronę Ameryki, tak, która obecnie jest w procesie powrotu Plutona na pozycję urodzeniową. Pluton w horoskopie Ameryki znajduje się w drugim domu, czyli w przestrzeni finansów, pieniędzy, jedzenia, posiadania, gromadzenia. I pamiętajmy również, że zbliżają się wybory amerykańskie, które mogą być w tym kontekście bardzo znaczące. Co jeszcze warto tutaj wspomnieć, że Koziorożec jest symbolem władzy, struktur, takich skostniałych, biurokracji, urzędów, gospodarki, tak? wszystkiego tego, co doświadczamy, jeżeli chodzi o politykę. Prawda, objawienie, zburzenie starego, budowanie nowego, za to odpowiada Pluton. To owe nowe tak, będzie budowane właśnie pod, podczas dwudziestoletniego tranzytu Plutona przez znak wodnika. Wodnik mówi nam o wolności, o przyszłości, o nowoczesności. Mówi o społeczeństwie, bo wodnik to ludzie, mówi o równości. Mówiłam, że Pluton niesie kryzysy, dlatego jego początek w wodniku może zwiastować jakieś wyzwaniowe sytuacje w kontekście np. ekonomii, gospodarki, nauki. Czy na przykład technologii? Ostatnio Pluton był w wodniku w 1779 roku do 1798 roku. To są długie tranzyty. I był to w dużej mierze czas rewolucji przemysłowej. Ponieważ wodnik jest władany przez urana, a uran chce modernizować, chce konstruować, chce ulepszać, chce poprawiać oraz robić rzeczy na dużą skalę. I obecnie Pluton zainicjuje naukową i technologiczną rewolucję na poziomie, jestem przekonana, na poziomie, którego nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy. Zresztą już możecie sięgnąć pamięcią do zeszłego roku, w ubiegłym roku, kiedy na chwilę wszedł dowodnika, dowiedzieliśmy się w ogóle o istnieniu czatu GTP. Tak? Wcześniej to się w ogóle nie mieściło nam w głowach, przynajmniej mi w cieniu ta energia może być zimna tak mówię o plutonie w wodniku może być oderwana więc może to prowadzić do hipertechnologii od człowieczenia chęci kontroli pluton to kontrola właśnie poprzez technologie i nowoczesne rozwiązania Uzależnienie od internetu od technologii będzie ważnym tematem ludzie zdadzą sobie sprawę że wiele emocjonalnego odłączenia problemów zdrowotnych, problemów psychicznych yy, wynika z przeciążenia układu nerwowego. Hipertechnologia może skłonić nas do yy, yy, zadania pytania sobie, co to znaczy być człowiekiem. Ja myślę, że to pytanie na przestrzeni lat będzie szalenie ważne. W ogóle teraz jak o tym myślimy, to jest takie abstrakcyjne. Przecież wiem, co to znaczy być człowiekiem. Ale yy, yy, jednak... To wiedzenie na przestrzeni tych 20 lat może się znacznie zmienić. Postrzeganie właśnie tego, czym lub kim jest człowiek. W kontekście konfigurowania na przykład dzieci, niczym dajmy na to nowego samochodu, tak? będziemy mogli dobierać kolor oczu, kolor włosów, kolor skóry itd. Na przykład zastąpienia poszczególnych części ciała technologią. Czy wszczepianie implantów do mózgu tak? w celu szybszego i efektywniejszego nauczania, albo właśnie nie nauczania, tylko wiedzenia, na przykład w celu zdobycia umiejętności posługiwania się pięcioma językami bez wysiłku? I pamiętam moją rozmowę, nie pamiętam z kim rozmawiałam, ale pamiętam, że już od jakiegoś czasu w ogóle przyglądam się temu tranzytowi i poruszałam z kimś temat, Właśnie wszczepiania chipów dzieciom. Co by na przykład się lepiej uczyły? Pamiętam, że byłam bardzo oburzona w ogóle tym pomysłem i, i, i radykalnie na nie. Natomiast ktoś mi zadał. Ważne pytanie. No dobrze, a jeżeli na przykład cała klasa dzieci będzie miała ten chip szczepiony, dzieci będą osiągały bardzo dobre wyniki w nauce, będą nieprzeciętne, a twoje dziecko będzie odstawało od reszty, czy na pewno będziesz cały czas się tak opierać i mówić nie? I to jest dobre pytanie, tak? Czy społeczność, społeczeństwo i to tak gwałtowna zmiana, jaka będzie zachodzić na świecie, czy nie będzie nas Skłaniać do tego, żebyśmy jednak łączyli ciało człowieka z technologią lub z elektroniką. To pozostawiam Wam do przemyślenia. Jeżeli chcecie wypowiedzieć się, to piszcie pod tym nagraniem. Ja chętnie poczytam, jakie jest Wasze podejście do, do tej przestrzeni. Jednakże, jeżeli chodzi o dzieci, słuchajcie, myślę, że będzie w ogóle mniej dzieci się rodziło, gdyż Pluton stoi opozycyjnie do znaku lwa, a natomiast gdy Pluton był w lwie, w lwie, mieliśmy pokolenie zwane Baby Boomers, czyli pokolenie wyróżnione właśnie ze względu na dużą liczbę urodzeń dzieci po II wojnie światowej. A opozycyjnie stoi Wodnik, który właśnie w drugą stronę. Moim zdaniem będzie limitował ilość narodzin dzieci. Uran i Wodnik jako znak powietrzny. Są niezmiernie, znaczy wodnik jest znakiem, natomiast uran planetą, tak, ale ogólnie jako um, energia powietrza, tak, są niezmiernie szybkie. Dlatego zmiany w naszym codziennym życiu mogą następować gwałtownie i skokowo. I będziemy świadkami ogromnego postępu technologicznego w medycynie, w uzdrawianiu, w genetyce, w fizyce, a także w lotnictwie. Także można powiedzieć, że Elon Musk w końcu spełni swoje życiowe marzenie o człowieku jako gatunku międzyplanetarnym. Chociaż lotnictwo to moim zdaniem trochę za wąska kategoria. Mam tu na myśli eksplorację kosmosu. Eksploracje innych cywilizacji, planet, nieba, przemieszczania się. Tu jest wiele do odkrycia. Wierzę, że nasze latanie też się drastycznie zmieni. Sposób, w jaki podróżujemy obecnie, zaniknie, przetransformuje się zostanie zastąpiony różnymi formami podróżowania znacznie szybszymi. Latające samochody, o których wspomniałem już dawno temu, też będą czymś powszechnym? Ten układ ma też swoją ciemną stronę, oczywiście, ponieważ każdy układ w astrologii ma swoje światło i cień. Natomiast jeżeli chodzi o Plutona w tej przestrzeni, to na pewno inwigilacja, to na pewno kontrola, to na pewno trucizna. Także pod hasłem na przykład ślad węglowy, tak, możemy, te, mogą te nasze podróże mogą być kontrolowane. Technologia przeciwstarzeniowa, nie wiem czy w ogóle jest takie połączenie, ale tak sobie to wymyśliłam, że technologia przeciwstarzeniowa, tak, czyli suplementy, różne metody zatrzymywania czasu, zmarszcz, chorób, bardzo mocno się rozwiną. Koziorożec, z którego wychodzi w tym roku pluton, ponieważ tak jak wspomniałam, pluton wskoczy jeszcze na chwilę do koziorożca, jest powiązany z czasem, jest powiązany ze starością, z sędziwymi ludźmi, powagą, chronologią. Natomiast wodnik jest młodzieniaszkiem, młodzieniaszkiem dlatego z dużym prawdopodobieństwem, dzięki ultranowoczesnym metodom przeciwstarzeniowym, którym patronuje uran. Władający wodnikiem, będziemy żyć znacznie dłużej, a nawet będziemy w stanie odwrócić nasz wiek. Ciężko będzie, już nawet tak jest, że ciężko będzie dostrzec, ile kto ma lat. Pluton wchodzący do wodnika zaczyna przekazywać więcej praw i władzy ludziom. W 1798 roku opublikowano w Ameryce kartę praw, która dała więcej swobody ludziom. Natomiast we Francji nastała, jak zapewne pamiętacie z historii, rewolucja. Chłopi obalili monarchię, kilka miesięcy później doszło do licznych egzekucji, co faktycznie ustanowiło Francję jako republikę. I na pewno pamiętacie hasła z tamtego czasu: wolność, równość i braterstwo. To jest Mega, mega, uraniczno-wodnikowe. Zabrano wtedy wszystkie przywileje szlakcie i duchowieństwu, w tym prawo do niepłacenia podatków. I w ogóle pluton jest powiązany z podatkami. Dlatego uważam, że system podatkowy ulegnie znacznej zmianie. Być może odejdziemy od niewolniczego finansowego... Hmm, hmm, Podatkowania rzeczy, to znaczy wielokrotnego podatkowania jednej rzeczy, niewolniczy system finansowy. Miejmy nadzieję, że zostanie znacznie przetransformowany na naszą korzyść. Natomiast trzeba pamiętać, że to są wszystko rzeczy, tu, w których będą obecni ludzie. Prawdopodobnie to nie zostanie dane tak po prostu. Tylko ludzie sobie to stworzą albo wypracują, tak? wyszarpią. Wracając do historii jeszcze, została opublikowana Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, mówiąca, że ludzie rodzą się wolni i równiej wobec prawa. I to było w perspektywie historii naszej no, było niewiarygodne, że zwykłym ludziom nadano jakieś w ogóle prawa. I ta deklaracja stała się fundamentem, fundamentalnym dokumentem. Który pomógł wdrożyć demokrację w całej Europie. I zaczęła się tworzyć klasa średnia. Tak? Czyli nastąpiła rozbudowa społeczna, tak? nie było czegoś takiego, że znaczy nie było czegoś takiego, że była hierarchia na zasadzie tam oni, tu my, tak? pionowa, tylko struktury były bardziej horyzontalne. I nastąpiło budowanie społeczności, równości, współpraca, zaczęli ludzie rozwijać swoje farmy, małe biznesy, łączyć się w jakieś wspólnoty, w wspólnej idei. Ludzie krok po kroku odzyskiwali wolność, której tak naprawdę nigdy wcześniej nie zaznali. W 1778 roku, w USA, stan Virginia była pierwszym stanem, do którego Zakazano sprowadzać niewolników na sprzedaż. I w Polsce Sejm czteroletni uchwalił opodatkowanie od dochodów duchowieństwa w wysokości 20%. Szlach, szlachcie narzucono 10%. Mieszczanom wolno było nabywać grunty oraz y, obejmować jakieś wyższe urzędy. Ale najważniejszym osiągnięciem było uchwalenie Konstytucji 3 maja. I możecie się zastanowić, po co ja w ogóle Wam to wszystko opowiadam. A no, dlatego, że astrologia jest oparta na cyklach. I powtarzające się tranzyty przynoszą te same energie, podobne sytuacje, tak? podobne tematy i przestrzenie wychodzą wtedy na światło dzienne. I każdy astrolog tak naprawdę spogląda właśnie w przeszłość, tak? przygląda się planetom, zwłaszcza tym wolno poruszającym się, zagląda do historii i analizuje, co się zadziało ostatnio i co z tego wynika, tak? czego w kontekście. Obecnych tranzytów możemy się nauczyć. Energia wodnika to prawa obywatelskie i prawa człowieka. I będą to bardzo ważne tematy na przestrzeni lat. Uran władający wodnikiem to bardzo zbuntowana i rewolucyjna energia, żądająca wolności. Wodnik to młodzi ludzie, tak jak wspomniałam, tak? wizjonerzy, postępowi, pomysłowi, chcący uczynić świat naprawdę lepszym miejscem. Dla społeczeństwa, dla wszystkich, dla kolektywu. I przez kolejne 20 lat będziemy przechodzić od scentralizowanego społeczeństwa do znacznie zdecentralizowanego. I wodnik to sieć możecie sobie pomyśleć sieć lokalna, ale też sieć informacji sieć informatyczna możecie to porównać do drzew lub grzybów które tworzą obszerne połączenia pod ziemią. Wodnik to też system. System nerwowy, system gospodarczy, system finansowy. Wodnik, tak jak wspomniałam, jest opozycyjny do lwa. Tak? Lew jest scentralizowany, ponieważ lew mówi o sercu, czyli w tym przypadku serce stanowi centrum. Natomiast wodnik jest zdecentralizowany. I ta decentralizacja będzie dotyczyć. Finansów, ekonomii, tworzenia na przykład własnych walut, wiele takich rzeczy, o których w ogóle do tej pory nie pomyślelibyśmy, że, że są możliwe, tak? na przykład rozwój mikrowaluty. Decentralizacja medycyny z dużą pewnością. Tak? Zobaczcie na przykład, nie wiem czy słyszeliście o People Health Alliance PHA. Na ich stronie możecie w sekcji o nas przeczytać, że kierują się ideą przyszłości, tak? w której wielka farmacja i w ogóle wielkie wszystko nie ma już kontroli nad nami, ludźmi, gdzie możliwość wyboru zostaje zwrócona jest, no, jednostce, tak? gdzie zmieniamy paradygmat z leczenia chorób na tworzenie zdrowia. W ogóle, jakie to jest piękne, tak? że ludzie chcą skupić się na na tworzeniu zdrowia, a nie na leczeniu chorób. W ogóle uważam, że lekarze powinni mieć pensję wypłacaną za to, że ludzie są zdrowi, za to, że pacjent jest zdrowy, a nie powinni mieć pensji wypłacanej, kiedy pacjent choruje, bo wtedy po prostu źle wykonują swoją robotę, tak? I teraz idąc krok dalej, jaki jest interes dla farmacji abyśmy byli w ogóle zdrowi. Tak naprawdę żaden. Mamy liczyć na dobre serce korporacji i na dobre intencje korporacji. coraz więcej ludzi rozumie te zależności, coraz więcej ludzi się na tym zastanawia, że o nasze dobro musimy zadbać sami, tak? tworząc tak naprawdę własne inicjatywy. Takie jak People Health Alliance. I ta organizacja z ogromną prędkością rozprzestrzenia się po świecie, tworząc lokalne ośrodki zdrowia przez ludzi dla ludzi. To takie bardzo wodnicze przez ludzi dla ludzi. I będzie tego więcej. To jest tylko jeden z przykładów. Kolejną przestrzenią są media, które od scentralizowanych przejdą do zdecentralizowanych. Już teraz zaufanie do telewizji jest bardzo małe. Ludzie świadomie rezygnują z karmienia się newsami płynącymi z telewizorów. Żywność My wrócimy do lokalnych producentów. Zresztą nawet nie wiem, może już teraz zaobserwować, tak? Że pożądana jest żywność od lokalnych rolników, od lokalnych sprzedawców. Będziemy kupować bezpośrednio, a nie za pośrednictwem supermarketów. Wracamy do korzeni, do handlu między zwykłymi ludźmi, ludzie dla ludzi. Bardzo wodnicze i będziemy coś wytwarzać, będziemy się lokalnie społecznie czymś wymieniać. Kolejnym ogromnym aspektem wodnika jest to, że zrozumiemy i pojmiemy zagadnienia częstotliwości i energii. Pomyślcie o falach, które symbolizują znak wodnika. Nie są to fale morskie, ale energia. Bardzo dużo ludzi myśli, że wodnik jest znakiem wodnym. Na tę chwilę coś wiemy, ale nie za dużo. Tak? Jedna część społeczeństwa zagadnienia częstotliwości, energii wsadza między bajki, a druga w ogóle tego nie rozumie. I to się zmieni. Dostrzeżemy, że rzeczywistość, w której żyjemy, jest znacznie bardziej zaskakująca, niż mogłoby się wydawać. Odkryjemy, że. Nasz wszechświat jest o wiele bardziej złożony, niż moglibyśmy przypuszczać. I myślę, że fizyka kwantowa da nam wiele odpowiedzi w tej przestrzeni, chociażby w kwestii manifestacji. Wodnik jest znakiem powietrznym i znakiem mówiącym o wiedzy, nauce, pojmowaniu, także zapewne nauczymy się wykorzystywać nowe prawa fizyki, które w chwili obecnej nie są nam w pełni znane, nie są wytłumaczalne lub y, są na tą chwilę nazywane magią. A są to po prostu prawa fizyki, których jeszcze nie zgłębiliśmy. Co jeszcze bardzo ważne, y, do 2026 roku wszystkie zewnętrzne planety zmienią znaki, czyli Saturn, Uran, Neptun, no i wspomniany Pluton. Tak? Dużo czasu poświęciłam na słuchajcie, zweryfikowanie podobnego czasu w dziejach i powiem Wam, że nie znalazłam, nie znalazłam takiego momentu, gdzie planety zewnętrzne w tak krótkim, bardzo okresie czasu, bo mamy dwa lata, zmienią znaki. Wszystkie przejdą ze znaków ziemskich i wodnych do znaków powietrznych i ognia. Co tylko wzmaga jakby pojęcie ogromnego przełomu i totalnie wyjątkowego czasu, w którym my żyjemy. Tak, jak wspomniałam, wszystko się będzie działo bardzo, bardzo szybko i kolejne lat, 20 lat będzie totalnie inne niż to, czego doświadczyliśmy przez 20 lat wstecz. Mam nadzieję, że ten pakiet interpretacji Plutona w wodniku był dla Was interesujący. Zostawiam Wam do przemyślenia wszystkie te kwestie, o których mówiłam. Jeżeli chcecie coś napisać od siebie, to z przyjemnością przeczytam pod tym nagraniem. Na ten chwilę bardzo Wam dziękuję i wszystkiego co najlepsze. Do następnego.